ten komunikat do podświadomości jest bardzo, bardzo ważny, bo on zmienia nas może od wewnątrz, my tego nie zauważamy, ale też myślę, że w czasach dzisiejszych, kiedy tutaj jeździmy, kiedy cały świat jak widzi znak z Boży od razu tutaj z kamerami przyjeżdża, są newsy w telewizji, w tym momencie można przyjąć, że to jest też taka forma komunikacji na poziomie świadomości, a więc oni zdają sobie sprawę, że my świadomie widzimy, że my świadomie to reagujemy, że mamy swoje tutaj ale różne reakcje i oni chcą to widzieć i dla celów badawczych na przykład na to patrzą. Myślę, że również teza Chnotiona, ale nie tylko jego, że te piktogramy zawierają sobie pewną wiedzę o wszechświecie, pewne prawa, które rządzą wszechświatem, zawarte są w kształtach tych tak zwanych prawdziwych piktogramów, to też nie jest bez sensu i jedna hipoteza z drugą może w jakiś sposób się łączyć. W każdym bądź razie na poziomie świadomym na pewno to jest jakby stosowane wobec ludzi, ponieważ widzą, co my tu wyprawiamy, jak my reagujemy, może uprawiają swoją kosmiczną socjologię i sprawdzają nasze reakcje na tego typu zjawisko. Ale ja jestem bardziej przywiązany do tezy, że jest to oswajanie ludzi, przekazywanie subtelnych form wibracji. Poprzez te znaki nasza podświadomość zyskuje wiele nowych instrumentów wewnętrznej przemiany. Życie pokaże, czy miałem rację, czy też taka hipoteza, bo to nie tylko moja właśnie się obroni. Co my tam mamy dalej? Się obroni? Nie, napędowe. Generalnie nie ma metoda komunikacji, wyciskanie znaków w postaci jakiegoś lądowania UFO, to jest tylko, bo zdarzy się gdzieniegdzie, gdzie lądował taki obiekt i rzeczywiście będzie gdzieś krąg, jakiś wypalona trawa, czy podpieczona, to wtedy tak, ale to są tutaj zjawiska, to są inne zjawiska, to jest coś, co spływa z, powiedzmy z nieba albo z ziemi wychodzi, jest to kula, czy z obiektu jakiegoś ona potrafi wyłożyć zboże, jest to kula jakiejś energii, kula światła i to nie jest lądowanie obiektów materialnych, naprawdę, tak od spodu te obiekty nie wyglądają, są czasami tak zmyślne, że o czym rozmawiamy. A co, o co chodzi z Wawerem? Czy w Młynach nic nie zarejestrowaliście? W Młynach będzie spotkanie, mam nadzieję, tam Stasiu Barski zarejestrował pewne rzeczy. Weronika naprawdę ma kilka bardzo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych. Są obiekty takie materialne w postaci cygara. To zaskakujące zdjęcia. Dzisiaj to, co przywiozłem od niej, to są zdjęcia samych piktogramów. Myślę, że niedługo pokażę pozostałe. Jeśli znowuż Niedowiary wraca, jeszcze raz informuję, że ekipa Niedowiary przyjeżdża na początku sierpnia. Link do samego audio, tak? A, rok 2012, on się po części wiąże z tym projektem Cheops, ja tam oczywiście nie wyjaśniałem w tej wypowiedzi. Wiąże się oczywiście z tym odczytywaniem kalendarza Majów, wiąże się z przekazami też porywanych przez UFO. Jest taka znakomita książka Johna Mecka, który niestety nie żyjąc, zginął w takim wypadku samochodowym dosłownie, chyba w ubiegłym roku zginął w Anglii w czasie jakiejś konferencji. Był profesor MIT-u, który zajął się sprawą porywanych i tam pamiętam kapitalne jego fragmenty z przesłuchań po hipnozie ludzi, którzy mieli ten syndrom porwania i tam wielu z nich właśnie mówiło o tym, że 2012-2011 to jest taki rok wielkiego przełomu, rok wielkiej zmiany, że no, na Ziemi się wiele zdarzy takich rzeczy, troszeczkę bym powiedział, że nieprzyjemnych w postaci walenia się pewnych systemów gospodarczych, politycznych, ale też i klimatycznych, geologicznych, pewnych zaburzeń Ziemi. No, mówi się o planecie X, to jest osobna zagadka, to jest też bardzo ciekawe. Pamiętam nie tak wiele miesięcy temu, jak poszła informacja o tym, że lecił do nas i w 2012 będzie bardzo blisko planetoida, asteroida, która minie tak blisko Ziemi, że będzie między Ziemią a Księżycem przelatywała. Potem te informacje szybko jakoś tak lokowano, pomniejszono ich wartość, ich wagę. Ktoś, kto się w tym sprawami zajmuje, będzie doskonale wie, że przelot takiego średniego obiektu między Księżycem a Ziemią może wprowadzić takie perturbacje, że naprawdę głowie się nie mieści, zaburzyć pole grawitacyjne, magnetyczne, ten ogon, wargocz, który ciągnie za sobą ten obiekt, a jest tam jakiś gruz kosmiczny, też swoje może zrobić. On nie ma uderzyć w Ziemię, ale ten gruz może. Więc jest bardzo wiele sygnałów, że możemy dojść do wielkiej zmiany. O tym się mówi w całej ezoteryce, się mówiło to od dawna. Ja zresztą pamiętam nawet przed 2000 rokiem, bo do tej pory to było tak, że wszyscy inwestowali, że zmiana nastąpi w dniu milenium, prawda? Ten słynny 2000 rok, to już na wszystkie strony tam odmieniano, że coś się zdarzy. W konsekwencji się nic na szczęście nie zdarzyło, natomiast 2012, ten zapowiadany wcześniej, ciągle wisi w powietrzu. I bardzo możliwe, że dojdzie do tego, o czym jest mowa. Ja mam nadzieję, że ten scenariusz zmiany będzie polegał na tym, że one nie będą drastyczne,
że zmienią się ludzie, ich świadomość, że przejdziemy do jakby innej warstwy drgania, bo mówi się o innej gęstości, że mamy przejść do czwartej gęstości, jeśli chodzi o takie mierzenie wymiarów. No i w tym momencie, że krzywdy wielkiej nie będzie wśród ludzi, aczkolwiek no tak całkiem bezboleśnie w mojej ocenie to się nie odbędzie, ta transformacja. Związek z piramidami. Znaczy ja się kiedyś bardzo piramidami zajmowałem, interesowałem, organizowałem też z kolegami konferencje popularnonaukowe poświęcone piramidologii w latach 97-98. No związek jest geometryczny, ewidentny, to jest ważna figura geometryczna, przestrzenna, no i oczywiście też piktogramy też. Myślę też, że jakieś koligacje może są między cywilizacjami, które, czy kulturami pozaziemskimi, które tworzyły pradawny, jakby no ten jeszcze przedegipski krąg kulturowy, czy Atlantydę, bo wiadomo, że Egipt jest właściwie spadkobiercą Atlantydy. Czy to jest powiązane z tym, co dzieje się na przykład u nas z piktogramami? Myślę, że troszeczkę tak, ale nie przesadzałbym w takich prostych analogiach. To są różne doświadczenia, różne języki, różne przekazy. Co twarz na Marsie? No słuchaj, skompromitowano tą sprawę na Marsie. Skompromitowano w ten sposób, że przed kilku laty ta druga, bo w 1975 roku poleciał Wiking i zrobił te słynne zdjęcia i między innymi Richard Hoagland i tam paru jeszcze innych ludzi wykryło po prostu, bo to są gigantyczny był zbiór tych fotografii, on był do wyjęcia z archiwum NASA i do przekodowania i odczytania w normalnym trybie dla oka widocznym po prostu. I stąd znalazły się te słynne twarze na Marsie, one zostały wyłapane przez takich odważnych naukowców, badaczy trochę prywatnych, którzy mieli dostęp do tego archiwum i oni pokazali światu, że tam są twarze. Z tego się zrobiła burza, to jest gra światła i cieni. Potem, kiedy nie tak dawno wysłano tam kolejną sondę i tam jedna z nich jednak porobiła jakieś zdjęcia właśnie z orbity Marsa, no i pokazała to miejsce jeszcze raz rozmyte jakby w kategoriach takich, że oto tylko gra światła i cieni. Ale ja wam coś powiem, ja nie dowierzam w ogóle tym przekazom, które są robione przez te oficjalne instytucje. Skala manipulacji, skala chowania pod pazuchę różnych rzeczy jest tak gigantyczna. Natomiast ludziom się wydaje, że nie, że wszystko jest elegancko mówione ludziom, że żadnych tajemnic nie ma. Tajemnice są i to wielkie. Gdybyście się zapytali na przykład, dlaczego na Księżycu do tej pory zdobyliśmy Księżyc, znaczy, żebyście nie wierzyli w to, że nie byliśmy na Księżycu, bo byliśmy, chociaż sfałszowano wiele zdjęć. NASA podrzuciła opinii publicznej całą masę zdjęć i filmowych i fotograficznych ze studia, które zrobiła takiego symulacyjnego lądowania tego lądownika księżycowego. Natomiast myślę, że byli na tym Księżycu, ale dlaczego nie latają dalej, zauważcie. Przecież to jest no, obiekt, który powinien być już dawno skolonizowany. Mamy już taką technologię, że tam byłoby wszystko łatwiej robić. Dziwnym trafem nie robi się tam baz. W naszej ocenie to wynika z faktu, że Księżyc jest zakazaną no, mini planetą, jest zakazanym obiektem, jest po prostu opanowany przez jakieś inne obce inteligencje i tam dano nam do zrozumienia delikatnie, czy mniej delikatnie, my za mało wiemy, żebyśmy tam nie próbowali wkładać swoich, że tak powiem, rąk, bo nie. No i oczywiście opinia publiczna to o tym nie wie, że to z tego wynika, tylko nagle my wolimy podbijać Marsa, zamiast tak naprawdę podbić Księżyc, który by nam dał technologicznie, ekonomicznie gigantyczne i gigantyczne korzyści. No zobaczcie, to jest śmieszne, to jest w ogóle dziwne. Czy promieniami, które mogą zakłócić pracę? No mogą zakłócić, zdarza się, zakłócają, ale to nie jest zawsze. Nie za każdym razem, myśmy wchodzili tutaj do piktogramów, też ze sprzętem, nic się nie działo, a ktoś szedł z komórką, jemu to rozładowało, więc przyjmijmy, że to się może zdarzać, ale to nie za każdym razem. Co tam mamy za Area 51? Area 51 to myślę, że to już jest, oni tam zabrali stamtąd większość tych rzeczy. To, że tam pod ziemią jest potężny kompleks i był, gdzie to testuje się najtajniejsze, największe technologie amerykańskie. Myślę, że też związane oczywiście z pozaziemskimi, tutaj jest wiedza z pozaziemskich tutaj źródeł, znaczy głównie z rozbitych pojazdów, z przekazanej wiedzy przez, myślę, rasę szaraków, tą grupę szaraków, która z nimi współpracuje, ale tam po tym, jak to wszystko wyszło na jaw, myślę, że większość rzeczy została gdzieś tam przeniesiona w jakieś inne miejsce. To, że tam coś się dzieje, to nie tylko wynika ze zdjęć satelitarnych, z wiedzy ufologów amerykańskich, głównie, którzy tam namierzali, co się dzieje, ale również z faktu, że tam przylatują codziennie z Las Vegas samoloty pełne fachowców, którzy tam obsługują tą część cywilną tego, a pod spodem tam są, nie wiem, ile tych no, pięter w dół jest to wszystko zrobione, a na górę tylko małe baraczki, prawda? Na pewno, duża sprawa, na pewno związek z pozemską technologią. Co my tam jeszcze mamy? Krócej wróć, tak. Będziemy kończyć zaraz. Jeśli chodzi o pana Bernatowicza, no to niech on się sam tłumaczy z tego odszyfrowania. Gdyby odszyfrował, myślę, że już dawno powinien powiedzieć, co tam wyczytał w tych piktogramach. Jakoś nikt się nie doczekał tej interpretacji, więc czekamy dalej. Dobra, będę mówił krócej. Jeśli tak, Amerykanie, ja uważam, że katastrofy UFO miały miejsce, że przechwycono ciała tych istot.
Myślę, że też były przypadki, uznaję te niektóre materiały informacyjne za możliwe, że przekroczyli też istoty, które jeszcze żyły. Oczywiście kamuflaż, dezinformacja spowodowały, że ludzie śmieją się z tego. Demonstracje UFO nad Meksykiem, to, które podawał, dla mnie to co jest ważne, że była konferencja prasowa wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej w Meksyku parę miesięcy temu, kiedy sfilmowali na podczerwień właśnie te obiekty niezidentyfikowane. Wielki akt odwagi ze strony tych ludzi i władzy, bo władza się tego boi w ogóle jak ognia. Wróciłem za kontaktu, zaczął oszustwo. O, widzicie, słuchajcie, to znaczy nie oczekujcie ode mnie jednoznacznej odpowiedzi. Powiem tak, sprawa z Knotynem w mojej ocenie jest bardzo poważna i chciałbym więcej czasu mieć możliwości popracowania z nim. Uważam, że jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że ten człowiek jest ewidentnie kontaktowcem. W tym roku mam nadzieję, że się z nim spotkamy. Jest mało prawdopodobne, żeby nie był kontaktowcem, tak wam powiem. To wynika z wielu takich cech psychicznych, pewnych naszych obserwacji, jego wyglądu, jego sposobu zachowania, sposobów, w jaki opowiada o innych wymiarach, sposobie bycia. To musiał być naprawdę oszust, który musiał mieć taką inteligencję, taką jakąś zdolność do przekonywania, naprawdę prawie wykluczam. Jak pana, a czego to się ktoś boi, przepraszam? Ja nie mogę zobaczyć obcej cywilizacji jako całości, ja mogłem najwyżej zaobserwować jakąś istotę czy obiekt z bliska, wprost obiektów materialnych nie widziałem, widziałem wielkie kule światła tutaj razem z 10 osobami 12 lipca, to było moje największe doświadczenie. Widziałem parę innych rzeczy, ale to jeszcze nie był holuda, jakby to mówicie, jakby to mówimy. W Meksyku już mówiłem, a ciała przechwycili, tak, według mnie absolutnie tak. Ja wierzę pewnym ludziom z Zachodu, między innymi Robert Dean, kiedyś pracował w tych strukturach NATO, w roku 90 zaczął sypać i mówić otwartym tekstem to, co widział. Absolutnie uważam, że to jest prawdopodobne. Jakucji. Czytałem te artykuły Uwarowa w magazynie UFO właśnie. No tyle mogę powiedzieć, co i wy, to znaczy tyle wiem, co i wy, to myślę, że piszę generalnie o prawdziwych faktach. Trzeba by tam pojechać, żeby to weryfikować. Generalnie uznaję to, że za prawdopodobne. Ładna pogoda, ale to już jest ładna. Kamera termowizyjna działa, tylko jest wrzucana do internetu 23.30, 24.00, ale nie robiliśmy jeszcze termowizji tam, gdzie powstał piktogram. Postaramy się z tym pojechać do Młynu w najbliższym czasie i tam, gdzie są piktogramy świeże, będziemy musieli tą termowizję sprawdzić, co tam się dzieje. Nie widziałem przybyszących na to wprost, przynajmniej nie pamiętam tego. Można przyjechać, ach no to on trzeba przyjechać, będziemy do niego dzwonić może dzisiaj. O Boże, bo Blazar, myślę, że to jest osoba absolutnie autentyczna, którą służby specjalne, jak zaczął mówić o tym, co wiedział, całkowicie skompromitowały, ustawiły tak pewne fakty i media, żeby ten człowiek stał się osobą całkowicie niewiarygodną. Ja odbieram go jednoznacznie, że powiedział to, co widział. Natomiast możliwości służb specjalnych są gigantyczne, nawet sobie nie zdajemy sprawy, co potrafią zrobić, potem wymazać człowieka ze wszystkich ważnych kronik, rozumiesz, ze zdjęć. Zrobić kogoś wariata, naprawdę dużo rzeczy można zrobić. Wydarzenia w Fatimie. Tak, ja bardzo kiedyś dużo czasu poświęciłem na przestudiowanie sprawy Fatimy. Czytałem nawet książki opisane przez takie środowiska ściśle katolickie. Tak, ściśle katolickie książki, które w tamtym języku z roku 1919 czytałem książkę. Taki opis wydarzeń. Jak słyszałem w tym opisach, że na przykład słychać było coś jakby w dzbanie pszczoły, że tak powiem, brzęczały. Że gdzieś uchylały się gałązki, że gdzieś słynny taniec słońca, to wszystko przypomina zjawisko UFO, ale to nie znaczy, że ono nie ma wymiaru duchowego. Ja to trzeba było osobne spotkanie zrobić na temat relacji między pewnymi zagadnieniami duchowymi a zjawiskami UFO. To wbrew pozorom jest ważny problem. Niektórzy próbują się od tego odciąć, mówić, że nie mieszajmy UFO i tam duchowości czy religii. To się tak nie da. Słuchajcie, jak oni tutaj są, to jest pytanie, czy oni byli obecni przy powstawaniu wielkich religii świata. Jak na przykład był Jezus ukrzyżowany, czy oni na przykład to obserwowali, to w przeszłości. Słuchajcie, czasami sobie zadać takie pytania, które nam nie pasują w sensie jakiejś mentalności religijnej, ale nie uciekniemy od tego, prędzej czy później ten temat wróci. To w ogóle nie przeczy, sprawa UFO nie jest przeciwna Bogu, wręcz przeciwnie, ci, którzy interesują się UFO, w większości są wierzący. Co tam jest? To? Myślę. O, no jasne, że znaczy tak, inaczej, Ja tak powiem tak, że my nie skolonizujemy tych planet w Układzie Słonecznym tak sobie samodzielnie do końca, bo ja uważam, że my nie jesteśmy jakby jedynymi obywatelami tego Układu Słonecznego i że bazy
obcych istot są na innych planetach i oni mają po prostu władzę nad nami. Ja myślę tylko, że o ile możemy być dopuszczeni przez jakieś wyższe gremium po prostu, no, różnych kultur pozaziemskich, które tutaj mają swoje jakieś tam, no, przedstawicielstwa, komanda czy jakieś bazy, do tego, żebyśmy mogli być puszczeni dalej. Z Księżyca nas jakby wypchali. Teraz mówimy o Marsie, to jest tylko przerabianie gigantycznych miliardów dolarów, które NASA sobie przerabia po to, żeby w konsekwencji też tam nie dolecieć, a liczy się robienie kasy, a nie cel sam w sobie, i większość ludzi sobie z tego sprawy nie zdaje, że ta zabawa w Marsa to jest taka zabawa, żeby przerobić kolejne pieniądze na pewnych marzeniach, mitach ludzkich, na pewnych oczekiwaniach, że kolonizujemy kosmos. Jeżeli my się nie dogadamy z tymi istotami, które w mojej ocenie kontrolują Układ Słoneczny, to w ogóle nie mamy co mówić o kolonizacji kosmosu. My musimy to robić z nimi, bo inaczej to nam przytną, że tak powiem, skrzydełka szybciej niż sobie myślimy, już nam przycinają. A ten skrzatek to... Przybieraliśmy się za takie skrzaty, dzieciaki przybieraliśmy za takie skrzaty i robiliśmy happeningi we Wrocławiu i tutaj w Latowie, więc taki ufoludek dobrze umięśniony to też jest możliwe oczywiście. Praca Nessy Talbot. Ja myślę tak, wszystkim ona niewiele mogła tutaj zrobić. Ona wzięła te próbki, które nie były próbkami świeżo pobranymi z piktogramu, ponieważ gospodarze, którzy ją zapraszali, niestety nie odłożyli dla niej tych materiałów empirycznych. W związku z tym ona mogła tylko to pooglądać, porównać to z tym, co widziała gdzie indziej, powiedzieć swoje. A ponieważ jest z Ameryki, to u nas każda osoba, jak przyjedzie z Zachodu, to jest 1000 razy bardziej ceniona niż ktokolwiek w Polsce. Ale ja oceniam bardzo pozytywnie w kategoriach takich duchowych, rzetelności intelektualnej. Oceniam bardzo pozytywnie, natomiast niewiele mogła zrobić dla sprawy, bo nie miała z czego inaczej. Mam żonę, którą jeszcze mam nadzieję, że mam, bo ja tutaj siedzę miesiąc, córka w tej chwili jest ze mną i jeszcze mam, dzwoniła wczoraj i też dzisiaj, ja też dzwonię do niej i mam nadzieję, że... Ale ona się tym nie interesuje, jest za 20, słuchajcie, muszę Magdę odwozić. Przepraszam, że tak dużym zmęczeniem nie jestem tak w stanie naprawdę dynamicznie do końca na wszystko wam tutaj odpowiedzieć. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby za kilka dni w troszkę lepszym czasie, może bardziej wieczorem, bo teraz widzicie, co się dzieje, to ja jestem do waszej dyspozycji. Tutaj ci, którzy typu Jarek, czy inne osoby, to na czacie są cały czas, jak uzgodnią jakiś za kilka dni kolejny termin, a będziecie zainteresowani, to ja jestem do waszej dyspozycji. Dziękuję wam teraz za uwagę i no, oglądajcie nas, bądźcie z nami. Jak są jakieś problemy techniczne, wybaczajcie, bo naprawdę tutaj robimy, co możemy, nie wszystko też od nas zależy. To czołem, cześć.
Witam tu kolec, będę trochę teraz nadawał. Zachęcam do zadawania mądrych, profesjonalnych pytań na oczywiste dla nas tematy. Prywatne forum użytkowników i fanów Gwiezdnych Wojen proponuję odsunąć na zupełnie dalsze strony. Szczerze mówiąc, Goody, nie wiem, czy coś będzie. Na pewno jak co dzień coś tam będzie przygotowywane. Wątpię, żeby nie miało być. Dzisiaj trzeci dzień z kolei nasi badacze siedzą w młynach, także być może coś nowego stamtąd przywiozą.
Konradzie na temat ewentualnych zauważeń obcych istot w Wylatowie mówił przed chwilą Janusz Zagórski. No, są takie doniesienia, powtarzam w tym momencie jego słowa i z tego, co sam słyszałem, są takie doniesienia i z Wylatowa, i z dalej rozumianych okolic. Niekoniecznie im w pełni dowierzamy, ale też nie zmiatamy całkiem pod dywan. Na pewno warto, żeby ktoś to dalej badał i są takie oto osoby, które dalej z tymi niby kontaktowcami utrzymują zażyłe stosunki, żeby tam się więcej dowiedzieć. Oczywiście, że za rok również planujemy taki monitoring. Być może na dwa fronty będzie prowadzony i tutaj w Wylatowie, i tam w Młynach, a być może już tylko zupełnie przeniesiemy się do Młynów, jeśli w tym roku żaden konkretny piktogram tutaj na tych polach nie powstanie i żadnego bliższego spotkania nie będzie. Jeśli coś się będzie miało zmieniać w ramówce, to oczywiście przygotujemy, ale na razie będzie prawdopodobnie szło tak, jak było. Chyba że na weekend być może jakieś ekstra programiki w związku z gośćmi, którzy przyjadą, być może. Człowieka, który ma prawdziwe uprawnienia admina, w tej chwili nie ma. A co, Miko 3? Chcesz kogoś wyrzucić? Gdzie można zobaczyć zdjęcia z Młynów? No, o 20:00 mamy nadzieję, będziemy w stanie pokazać je w telewizji. W naszym programie raport XPL.
Killerek, zbyt slangowe to jest dla mnie pytanie, nie rozumiem, o co ci chodzi. Jak się coś natnie, to należy tylko... Znaczy rozumiem, że masz na myśli jakieś pewnie zakłócenia techniczne, które już nie występują, tak? Jeśli tak, no to tylko się cieszyć. Nie znam się na tym szczególnie. Pentagramie my używamy NSV Live Capture. Potocznie o tym mówimy shoutcast. Coś tam takiego w nazwie jest. Tak do tej pory, że faktycznie znajdowaliśmy wygniecione pentagramy rankiem po nocy deszczowej. Po nocy deszczowej czasami ciekawe zdjęcia wychodzą, chociaż rzeczywiście trzeba odsiewać ziarno od plew. To znaczy bardzo łatwo oczywiście sfotografować lecące krople. Na początku to nas dziwiło, że te krople na zdjęciach wychodzą w taki sposób, jakby leciały pod górę, a nie w dół, ale się okazuje, że to standard jest po prostu jakoś tak. Flash tak chwyta krople deszczu i tyle. Szczerze mówiąc nie wiem, dawno nie pytałem ludzi z fundacji o Nancy Talbot. Jakiś rok temu utrzymywali, że te raporty, które przygotowywała na miejscu w Stanach, miały być upublicznione i szczerze mówiąc nie wiem, czy zostały. Być może sprawa się przeciągnęła na tyle. Dobra, będziemy kończyć, powoli robimy małą przerwę, bo robimy przygotowania do audycji na żywo. Zaczynamy, kochani. Witam Pentagrama, Adama, Adamo,
Jack, Fokusa, Krakowa, Kilerek, Konrada, LCH, Marka z Warszawy, Mario, Orlana i UFO Raport. Witam. Panowie, o czym dzisiaj chcecie rozmawiać ze mną? Pytania jakieś konkretne, coś w tym stylu? Co było swoje, znaczy, jest tu ktoś z tej organizacji? Nie ma nikogo, słuchajcie, nie ma nikogo. O ile wiadomo, z Krakowa, z Centrum Badań UFO i Zjawisk Anormalnych, nie ma nikogo. Może będzie, nie wiem, ale dzisiaj jeszcze nie ma nikogo. Witamy Rebę, nowego użytkownika. Ale jaki to kadr jest? Nie wiem. Okej, panowie. Ja dzisiaj mam na razie dużo 2 godzinki, później coś mi zmieni. Także zadawajcie, póki jestem, pytania. Ile kosztuje kurczak w knajpie w Latowie? Ile kosztuje piwo lane? Kurczak ile może kosztować? Słuchaj, nie wiem, to kwestia około 10 zł pewnie. A piwo lane, no nie wiem, no 2 zł. Nie wiem, drogo, ceny nie są takie aż straszne, słuchajcie. Ale dobra, zajmijmy się konkretnymi sprawami. LCH, czyli Leszek Haja. Witam cię, Leszku. Widzę, że jesteś tutaj. Stałem walcem. Jakieś pytania konkretne? Dobra, ile jest tych mikrogramów? Jest tych prawdziwych, a ile podrabianych przez ludzi? Ile? No na dzisiejszy, no w Latowie nic nie ma, słuchajcie. Także można powiedzieć, czy są, jakie są fałszywe, jakie są autentyczne. Tak, Marcin Mizera z nimi. Tak, Marcin Mizera był u nas, słuchajcie, 2 dni bodajże. I pojechał, słuchajcie, ale chyba nas odwiedzi tutaj, czekałem na niego. Aha, ogólnie przez te kilka lat w Latowie chodzi pentagram, ile było autentycznych znaków, a ile było tych fałszywych, tak? No słuchaj. No słuchaj, pentagram, znaczy tak. Według mnie to na 90% tego, co tu było w Latowie, to są kręgi autentyczne. Coś tak koło tego by było. Czyli chodzi o to, że większość jest autentycznych znaków. Kiedy powstał ostatni piktogram młyna? Ostatni powstał 3 dni temu w młynach, słuchajcie. Dobra, pentagram, dzięki. Mamy chyba wspólne zdanie, wspólny język, dobra. Słuchajcie. Jedziemy, panowie. Jest nas 16, no super. No i powiesiło mnie Holender. Pentagram, słuchaj, nie bój się. Za moment się połączy z nami. Spoko. Jack, spokojnie, spokojnie, panowie. Zaraz nas połączy. Jest obraz czy nie? Jest obraz, słuchaj, DSA. Jest obraz, tylko musisz po prostu próbować, aż w końcu wejdziesz. Fokus z Krakowa odsyła do raportu o okręgach w Polsce z ostatnich lat na stronę. No jak chcecie, u nas na www.raporty.xpl też można dużo odnaleźć. Będzie strona aktualizowana niebawem. Czy kamera termowizyjna działa i czy obraz z niej jest zapisywany przez was? Kochani, kamerka termowizyjna działa.
Jak na razie jest zapisywany obraz tej kamery. Całe obrazy, wszystkie są zapisywane, słuchajcie. Można później analizować, nie jest to tak, że po prostu idzie na żywioł. Dobra, za mało dajecie informacji, koledzy, w aktualnościach. Taka moja uwaga. Fokus skrakowana. Dobra, słuchaj, fokus, ale no nie ma czasu. Nie ma czasu, aby to aktualizować na razie. No próbujemy wam na bieżąco tutaj nadawać przez internet, przez obraz na czacie, a zdjęcia i inne rzeczy będziemy później jak gdyby wrzucać na stronkę. Czy auto z duńską rejestracją kręci się jeszcze po wylatowie? Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze się kręci. Może jest. Dobrze, panowie, jest na 17, no i już was lubię, normalnie, lubię was, moi internauci, słuchajcie, no i o czym rozmawiamy teraz, mamy 2 godziny, no jesteście zbyt głupi, żeby kosmici wam robili kręgi, no nie wiem, kwestia dyskusji. Czy jak widzicie te świecące kule, to jakich rozmiarów są te kule? Bo w gazecie było to zdjęcie gigantyczne. Słuchaj, kule no, są, jeśli chodzi te kule na niebie, to one są takie duże jak w gazecie, oczywiście to jest powiększenie. No tylko dla mnie chcę powiedzieć, teraz tak. Na naszych stronach jest reklama filmu Wlatowo, miejsce niezwykłe. Czy to jest film 2003 czy 2004? Już mówię. Jest to film z roku 2003, pamiętajcie panowie, i z poprzednich. UFO-raport. Program zaczyna się o 20, słuchaj. Będziemy rozmawiać jak zwykle o UFO, a dokładnie o 4 niespodziankach. Będzie przelot samolotem prawdopodobnie nad polami. Kiedy był ostatni piktogram w młynach? Ostatni był 3 dni temu, powtarzam. Ostatni krąg w młynach był 3 dni temu. Fokus z Krakowa. Bolek, jak masz na imię? Na imię Bolek, słuchaj. Na pewno się chyba znałem, mi się zdaje. Bo jeśli myślę o... teraz tak, jest takie pytanie. Kiedy pokażecie nagrania z tych świecących kul? Killer pisze. Nagrania będą udostępnione, ale w późniejszym czasie. Użytkownik XXX00 się połączył z nami, witamy. Czy mamy jakieś materiały z menów? Tak, mamy materiały, były wczoraj pokazywane w czasie. Audycji. No właśnie, Srebrny Ford, Focus, ja, Rafał z Marcinem Wieruszewskim, reszta ekipy. No, witam was, słuchaj, Focus z Krakowa. Pamiętam was. Pozdrowienia dla Marcina, dla ciebie i dla wszystkich, słuchajcie. Odwiedźcie nas. Udało wam się coś zarejestrować. Słuchajcie, no mam jakieś nagrania kul nocnych. Będą one chyba kolejnej części filmu Wlatowo 2004-2005. Panowie, zadam tu pseudo reklamę, ale należy mi na to. Dobra. Dzięki, dobra. Słuchajcie, w Gazecie Pomorskiej czytałem, że wlatowiacy są
konflikcie z mieszkańcami Młynów. Chodzi o piktogramy, czy tam trwają jakieś walki uliczne. Nie, tam nikt się nie bije, słuchaj, nie ma żadnych walk ulicznych. Bono, do kiedy będzie Waldek? Ale jaki Waldek, słuchaj? Leje, wali się. Słuchajcie, to są problemy, wiesz, które mi na razie się upojać. Na razie to trudno, tak bywa z nami, że czasami was to złączy. Ale to nie, spróbujcie dalej. Waldek z Niemiec. Aha, czyli Waldek z Niemiec jest na razie w Młynach, a jak długo będzie, nie wiemy. Dobra, rozłączył się jeden z kolegów, jest na 16. Dobra, a zobaczysz, co będzie, jak zacznie się audycja. Nie wiem, o co idzie. Jak jest z tymi kamerami? To automaty, czy ktoś tym steruje? No, mamy jedną obrotową 360 stopni, to możemy sami nią sterować. A tak to są one automaty, można powiedzieć. Dzięki, Jack. Mogłoby być gorzej. Jakie badania teraz przeprowadzacie? Było pytanie od XD2. Badania, słuchajcie, no prowadzimy następujące badania. Monitoring pól przez 24 godziny na dobę. Później, jest tutaj, właśnie przyjechał jakiś kolega bioenergoterapeuta. Później jedziemy dalej. Czujniki UFO. Nie tylko czujniki UFO, ale jeszcze inne jakieś przyrządy, które rejestrują różne oddziaływania. Kolejne. Może jesteś na czacie z Nautilusa albo w NDW. Jesteś tutaj z was z Nautilusa na czacie, słuchajcie. No to niech ktoś ją porusza. Czy badaliście stopień promieniowania? Na co, słuchajcie, na co chcecie mieć ustawioną kamerkę? Numer 1. Na jakiej zasadzie działają czujniki UFO? Słuchajcie, o tym wam powie później syn Szymańskiego, Jana. Aha, czyli Jan Szymański będzie w sobotę, on wam o tym opowie na czacie, na pewno usiądzie z wami, będzie rozmawiał. Ja nie wypowiadam się na ten temat, bo nie wiem, jak chcę was kłamać, słuchajcie, na czym dokładnie polega te czujniki UFO. Nawet... Tak, no więcej nie możemy wam mówić o tym, bo to jest taka tajemnica, ale na czym to ogólnie polega, to możemy mówić, tylko gdzie to jest umieszczone, nie wolno nam mówić. No, głównie o to chodzi. Dobrze, dalej. Czy Czy przed pojawieniem się kul był wzrost promieniowania? Nie był. Tutaj na kamerze numer 1 macie obcych, naszych tutaj miejscowych. Tak, widzimy właśnie kosmitów, słuchajcie. Tak, dwóch Marsjan i dwie Wenusjanki. Dzisiaj znalazłem w necie, że podobną akcję, jak wyrobią kiedyś, robiła kiedyś telewizja BBC w Anglii. Nie udało im się nagrać powstania piktogramu, ale zarejestrowano kilka obiektów UFO. No, dzięki za informację. No, my mamy nadzieję, że uda się w końcu, uda się nagrać powstanie takiego znaku. Bolo, macie jeszcze miejsca do spania? Mamy miejsca do spania, słuchaj, zawsze coś się znajdzie. Jak nie w domu, to pod namiotem, ale znajdzie się coś.
Kiedy masz zamiar przyjechać, słuchaj, no pisz, podaję wam numer telefonu, pod którym możecie do mnie dzwonić, 609-197-450, wszelkie informacje pod tym numerem wam udzielam, słuchajcie. Słuchajcie, dzwońcie, nie piszcie SMS-ów, bo nie odpisuję na SMS-y. Pamiętajcie, 609-197-450. Dobra, słuchaj, Rebel, czekamy na ciebie w przyszłym tygodniu. Słuchaj, coś się znajdzie. Kto? No jestem, słuchaj. Dzięki, stary, dobra. Jeśli macie czas, kasę, jesteście do dyspozycji, przyjeżdżajcie. W końcu to miejsce niezwykłe. Podaję wam maila, moment, bolo.kula@wp.pl. Piszcie na mojego maila bądź dzwońcie. Czy robiliście zdjęcia na podczerwień pola? Zdjęć nie robiliśmy, słuchajcie. Jack się złączył, a... dlaczego nie robiliśmy zdjęć? No chyba nie mamy takiej możliwości, o ile się nie mylę. Chociaż szkoda, przydałoby się. No właśnie, nie ma takiej potrzeby nawet, żeby robić zdjęcia na podczerwień, słuchajcie. Skąd pochodzisz, Bolo? Mieszkasz na stałe w Blatowie. Mieszkam 20 km od Blatowa, powiedzmy. A jestem na stałe na miesiąc tutaj. Kilek mówi, że za późno, aby w tym roku przyjechać. Słuchaj, no dobra, będziesz miał czas, przyjedziesz. UFO nie ucieknie, słuchaj. Także spoko. Pytanie jest, jak mogę z Rzeszowa dojechać do Wlatowa? Jest połączenie bezpośrednie? Macie jakąś rozpiskę, ile to kosztuje? Ale wymagania. Słuchaj, nie wiem, w internecie powinieneś odnaleźć. Mi się zdaje, że dla chcącego nic trudnego, dojechałbyś. A jaki koszt tego, to się nie orientuje, naprawdę nie wiem. Mamy dwóch nowych użytkowników, buszujący zbożu i Mr. Druid. Witam was na stronie www.raportx.pl. Może i tak, z Rzeszowa do Bydgoszczy, a z Bydgoszczy do Mogilna, a może z Rzeszowa do Mogilna. No zorientujcie się sami, słuchajcie, jakie są tam rozkłady jazdy PKP. Dobra, słuchaj, to czekajcie, aż dojdzie głos i piszcie. To sprawdzaj.
na czwartej kamerze będzie audycja na razie włączona, ale już za kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut pojawi się obraz i dźwięk i będzie audycja nasza dzisiejsza, a co w niej będzie, to niespodzianka. Czołem, wy w Moginie, jest jakiś hotel, mam tam przyjechać z rodziną z Niemiec, ale oni nie chcą spać na klimacie. Słuchaj, buszujący w zbożu, mogę wam załatwić tutaj na miejscu pokój? Dostępem do kuchni, toalety i ogólnie podaję wam numer telefonu, po którym możecie dzwonić. 609-197-450. Dzwońcie. Pod tym numerem dowiecie się wszystko, co trzeba wiedzieć o noclegach, co tutaj się dzieje na bieżąco, 24 godziny na dobę. Bądź na mojego maila bolo.kula@wp.pl. Czekam. Pytanie jest, czy będzie można coś wygrać. Słuchajcie, no miałem zrobić konkurs, obiecałem wam kiedyś, ale no wybaczcie mi, no. No nie mamy jak tymczasowo sponsorów na nagrody, ale mógłby nawet się poświęcić i coś wam tam rzucić. Pomyślę, słuchajcie, dajcie mi jeszcze kilka dni czasu. Witam nowego użytkownika, pan Bobik. Witam pana Bobika. Kolejne pytania, słuchajcie. No dobra, pentagram, znalazłeś. Jedzie się od 11 do 13 godzin. Od 11 do 13 godzin. Z Rzeszowa do Mogilna. Ojejku, trochę długo. Tutaj ktoś ma pomysł na konkurs. Obstawiamy datę powstania piktogramu. Kto zgadnie, wygrywa nagrodę. Jaką nagrodę? Słuchaj, na razie nic wam nie obiecuję. Poczekajcie, poczekajcie. Zrobimy konkurs nie dzisiaj, może dzisiaj, ale chyba raczej nie. Jak będzie nas więcej osób, będziemy obstawiali datę. Każdy będzie miał jedną. 50 zł. No ile? Ło, 50 zł za bilet, no nie. Ale w jedną stronę, no to nie tak źle, słuchaj. Słuchaj, mogło być gorzej, mógłbyś stówkę zapłacić, nie? Ale pobyt tutaj kosztuje chyba mniej, powiedział. A na gapę pojedziesz, słuchaj. 0 zł, słuchaj. Duże 0, zobacz, tyle zapłacisz. 0 złotych i jesteś w Latowie. Oczywiście żartowałem z tym biletem na gapę. I jest nas, panowie, 15. Piękna liczba. Ale jestem pewny, że w ciągu godziny dojdzie do mnie tutaj minimum 5 osób. Czekamy na większe grono was. W końcu nie mamy audycja, wchodzimy na antenę. Czy nie znam się na astrofizyce. Będzie coś o akcji w telewizji. Słuchajcie, było o akcji w telewizji.
tydzień temu w telewizji ogólnopolskiej, regionalnej. Na pewno będzie w niedowiary, ale to będzie dopiero za 2 miesiące, to co teraz się działo. A czy na bieżąco będzie w telewizji polskiej teraz coś, to zależy od tego, czy coś się pojawi i czy będą chcieli w ogóle przyjechać. Dobra, teraz pytanie. Witamy nowego użytkownika Toma. Pytanie, co mają przynieść te badania? Te badania mają przynieść jakieś wyniki, słuchajcie, które nam coś powiedzą na temat tego, co tutaj się dzieje, że będziemy mogli później wywnioskować jakieś konkretne wnioski, wyciągnąć z tego. No i to by było tyle. Może uda się w końcu na własne oczy przekonać, że to, co tutaj się dzieje, nie jest dziełem człowieka, tylko jakichś istot. Ile macie kobiet przy sobie? Nie mamy chyba żadnej, słuchajcie. Co chcecie osiągnąć? Co my chcemy osiągnąć przez te badania? Już mówiłem, konkretne rezultaty. Ale dokładnie jakie, to powiedzmy, że to jest taka mała tajemnica. O wszystkim dowiecie się na koniec sezonu, co tutaj konkretnie z tego wyszło, całego przedsięwzięcia naszego. Połączył się użytkownik Lubus, witamy Lubusa. Idziemy dalej. Pentagram, ojejku, ile kasy na to idzie? Jeśli chodzi tobie o to, ile te studio wyniosło nas i ile tutaj trzeba w ogóle za samo siedzenie zapłacić, powiem tak, dużo. Konkretnie ci nie powiem. Się pomylę i po co to? Połączył się nowy użytkownik Waldus. Ojejku, mówi, że 80 tysięcy złotych. O, no, mamy kolejnego użytkownika. I 0B0. Co to jest? Ojejku, ale nick. Jest na 19. Wiedziałem, że do 20 dojdzie spokojnie. Sorki, napisałeś 8 tysięcy złotych? Ojejku. Nie będę tego komentować. Chcemy liczby, mówisz, chcemy liczby. Oj, to dopiero pod koniec sezonu zliczy się wszystko, co tutaj było i tyle. No i ewentualnie może wam powiemy. Bo na razie nie możemy nic mówić, bo nie wiemy dokładnie. A ile ten sprzęt tutaj... Znaczy, sprzęt jest od sponsorów wypożyczony, także nie jest do końca nasz. To Lobo, witam. To nieźle przedsięwzięcie, Pentagram, okej. Okay. Hooligan się dołączył, no, użytkownik, witamy Hooligana. Monok, widzę, że kamerki i audio już lepiej chodzą. Tak, już lepiej chodzą. Więcej osób będzie mogło oglądać nas i słyszeć. Bo jak dobrze wiecie, jeszcze kilka dni temu to tylko 10 osób mogło nas oglądać. Czwarta kamerka będzie włączona podczas audycji. Lubus dobrze mówi. Czy mamy teorię o kulach?
Słuchaj, mamy dużo teorii od Kula, dużo by o tym mówić. Proponuję, żeby ten temat odrzucić na godzinę nocne. Trochę to dalej. Czy Marek Muszko przyjeżdża w tym roku do Wlatowa? Nie wiem, spytajcie się mu, bo ja nie wiem. Nie siedzę w nim. Pytanie od Konrada, czy Bolog będziesz w nocy? Słuchajcie, prawdopodobnie będę siedział około godziny 1 do godziny 6 nad ranem dzisiaj. Także będziecie mogli mnie tutaj spokojnie usłyszeć i zobaczyć. Wow, mamy tutaj Misia z Krakowa. Słuchajcie, połączył się z nami kolega. Witam, Misiu. Czyli kolega, który ze mną tutaj rozmawiał wczoraj, przejezdny. I już są w Krakowie chłopaki. witamy, Misia z Krakowa, witamy. Możesz mi przesłać na maila jakąś mapę z przelotem satelit. Słuchaj, Pentagram, nie mam czasu. Podać i będę mógł później stronę internetową z tym przelotem satelit. Na razie mi musisz dać na chwilkę spokój, bo muszę gadać z innymi także. Dobra, tutaj Misiu pisze, Solki przed nami tam nie, się nie pożegnał, ale wyjechaliśmy o 6 rano i nie chciałem tam budzić ludzi. Dobra, słuchaj Miś, spoko, wiadomo o co chodzi. www.astronomia.pl Jest chyba jeszcze inny adres strony internetowej, inny, nie ten. Później go wam podam, słuchajcie, przypomnijcie mi go. Postaram się, żebyśmy, głównie chodzi mi o to, żebyśmy te główne tematy przerzucili na godziny nocne, słuchajcie, bo będę wtedy z wami ja rozmawiał. Później ktoś mnie zastąpi, nie wiem kto, chyba że chcecie, to teraz może ktoś inny do was przyjść, ja sobie na razie pójdę. Mamy użytkownika Nexa. Witamy Nexa. Lubus się rozłączył, Nex się przyłączył. Dobra, podaję Misiowi mojego maila. Moment. Bolo. Kropka. Nie, wysoki. Bolek. Kropka kula, kropka małpa, wp.pl, moment, sprawdzę, bolek, kropka kula, małpa, wp.pl, dobra. Słuchajcie, nie ma czasu do tej godziny, żeby rozmawiać na konkretne tematy z wami. Tak, pytanie jest teraz, czy wszyscy mieszkańcy Wlatowa wierzą w to, że piktogramy są prawdziwe, czy są jacyś sceptycy, a co na to mówi ksiądz Ambony? Słuchajcie, już wam mówię. Na pewno są sceptycy, ale chyba większość tutaj mieszkańców sądzi, że to jest prawda, co tutaj się dzieje. A w międzyczasie witam Oliwię i Lubusa. Witajcie. I teraz dalej jadę. Co tam Bolok sam w sieci co tam Bolok w sieci UFO słychać? Świecie, świeci. Dobra, nie wiem naprawdę. Dobra, jadę dalej, słuchajcie. Mamy nowy użytkownik, witamy www. Wojciech. Witam, cześć, ahoj, dzień dobry. Witamy Wojciechu. Ufok na czwórce. Na czwórce nic nie ma. Czołem Wojciech. Dobra, słuchaj, XXD, mówiłem ci już dwa, że
nie będę teraz rozmawiał na temat, tematy takie szczegółowe, bo nie ma czasu, słuchaj. Tutaj piszę cię cały czas i muszę jechać na bieżąco. I zapraszam się na godzinę pierwszą w nocy. No, powiesić konia, dobra, spoko, ja go rozumiem, ale nie ma czasu po prostu. Czy daleko jest z bazy do plaży nad jeziorkiem? Nie jest daleko, słuchaj, ja wiem, niecałe pół kilometra, na drugim końcu Wolatowa. Jak liczna jest nasza ekipa? Nasza ekipa jest liczna kilkunastoosobowa, nie wiem, nie będę tutaj na razie wymieniał wszystkich osób, bo to się cały czas zmienia. Jeden przyjeżdża, drugi odjeżdża, słuchajcie. Nowy użytkownik, Neon, witamy Neona, słuchajcie. Dobra, słyszysz mnie, Neon, mnie nie widzisz na razie, bo będzie audycja i kamerka będzie z dołu, przed bazą, pokazywała to, co tam się dzieje. Ja dopiero będę o pierwszej w nocy z wami rozmawiał. Czy mamy jakieś regionalne piwo u was w sklepie? Słuchajcie, mamy piwo regionalne, Kujawia, nie będę reklamował zresztą, dobra, okej. Okay. Nowego użytkownika, Dev, witamy Dev. Jest nas 23. No świetnie. Ja na tą godzinę to jest dobrze. Jeden, jeden. O czym chcesz rozmawiać w pierwszej nocy, bo no słuchajcie, no jest pierwsza noc, to czas na tematy właśnie związane z UFO i możemy śmiało sobie popuścić trochę fantazji i rozmawiać o wszystkim. Dobra, Wojciech mówi, że świetnie, że mam się go spodziewać, dobra, zapraszamy do Wlatowa, słuchajcie. Poczuł się nowy użytkownik Nex, witamy Nexa ponownie. Dobra, słuchaj, Misiu z Krakowa, okej. Okay. Dzięki, że wysłałeś, sprawdzę to trochę później, bo nie mam czasu. Ale przypomnij mi to w nocy. Czy mam jakąś broń na ufoli, pisze Nex. Jaką mam? Broń nie wiem jaką. Sam chyba jestem bronią na nich. Lubów mówi, że pierwsza w nocy to czas na sny, a nie na UFO. Słuchajcie, no ja, dla mnie to jest czas właśnie na UFO, a nie na spanie. A co wy chcieliście, żeby UFO w dzień latało? Niemożliwe. Dobra, Jaca się dołączył. Witamy Jace! Słuchaj, Jaca, witacie, bo ze studia w Latowie 2005, studio RTV. Dobra, jest obraz na czwórce. Czy ja jestem UFO? Czy ja jestem UFO? Może i jestem UFO, słuchaj, nie wiem. Na czwórce przygotowują się, kochani, do audycji. Już za moment będziemy wchodzili na wizję razem z dźwiękiem. Ojejku, dziękuję za pozdrowienia dla prowadzących audycję. Mamy nowych użytkowników. Goody, Obi-Wan Kenobi, DSA, witam was. No, od Jacy pytanie, no moje pytanie, co zrobicie, jak nie będzie kręgów w tym roku? Słuchaj, no co zrobimy? No nic nie zrobimy, jak nie będzie, to nie będzie, nie będziemy, nie wiem, płakać, no, ale będzie szkoda wielkie, że nic się nie powstanie, ale mamy nadzieję, że coś będzie, bo jeszcze jest dużo czasu, słuchajcie. Sami wydeprzemy, wolo. Wojciech pisze. Michałowi, żeby mi dał. Tak, Misiu pisze, że dobra Misiu. Ale jakiego Michałowi? Nie wiem, o kogo tego Michała ci chodzi. Witamy, Goody, siemano.
Jak na 28 przypomina mamy godzinę 20.01. Jest na 29. Mamy kolejnego użytkownika. Czy będzie nas dzisiaj ponad 30 na pewno? Już za moment będę się z wami żegnać, bo rozpocznie się audycja. Ale dobra, na pewno coś się znajdzie, słuchajcie. XXZ2, ty chcesz jakieś profesjonalistę, powtarzam ci od pierwszej nocy. Dobra, słuchaj, od 20 tutaj będzie od 20. Za godzinę tutaj wchodzi ktoś inny, może on będzie profesjonalista. Buczy, bo tutaj właśnie jest to na dźwięku. Witamy nowego użytkownika UFO Raport. Dobrze, mamy tutaj, jest tak, połączył się nowy użytkownik Elza. Tylko od zakłócenia. Nie, to jest właśnie dźwięk, próba dźwięku. Raz. Jest tutaj właśnie. Słuchajcie, za moment się odczytamy. Już za moment, będą chodzili tutaj. Chodzę na górę, za moment pozycja. Z wami się odłączy, słuchajcie. I to tyle, będzie chyba. Zapraszam na godzinę pierwszą. O pierwszej bądź wcześniej będę siedział z wami około 4 godzin, a może i dłużej. Także zapraszam wszystkich na godzinę pierwszą w nocy. Raz. Próba mikrofonu. Raz. A on jest przyjmowany, nie? Dzisiaj nie damy, ale coś czuję, że będzie kicha. Zobacz, będzie plamę. No i ty zrobisz tą plamę. Ja zrobiłem, ja tą chcę kamerę teraz. Wiecie, co dalej. Pokażemy, no. A tu chcę odłożyć, z tego będzie grana. Z tego? No. To jak? No przecież on łapie jakiś siedzisz. Słuchaj, on wychodzi tym kablem. Tak samo jak kamera. Aha, słuchajcie, nie słychać, tak normalnie? Słyszycie naszych kolegów, którzy przygotowują się do audycji. I za moment będziecie mieli nowe informacje. I wystąpi Janusz Zagórski z Wrocławia. Pentagram mówi, że słyszy kobiety, no. Są tam jakieś kobiety chyba, nawet nie wiem. Kamerka pokazuje jedynie naszych kolegów właśnie teraz. Co tam robimy z kobietami? Nic nie robimy z kobietami, po prostu są. Zagórski na żywo, online, zobaczycie, tak. Rzadko spotkany okaz. Dobra, dalej. Zrobimy tak, tam przyjdziemy znowu, tam jest jeszcze jak tutaj. Tu jest chyba najpierw, czy tam będzie? Tam. Tutaj Wojciech pisze, a gdzie się Janki błąka? Janki gdzie się błąka? Janki się przygotowuje właśnie do audycji. Mamy nowego użytkownika Roberti, witamy. Połączył się kolejny użytkownik, kicha. Będzie działał
to zapróbuj. Halo, halo, 1, 2, 3, próba mikrofonu. Halo, halo, jak nas słychać? Już, jest dobrze, no? Jest dobrze. Działa? Działa. No to przepięknie. Jest okej. Okay. Halo, halo, próba obrazu mikrofonu. Jest, jest, słuchajcie, nasz kolega właśnie próbuje mikrofon. Chyba to rozwiązanie będzie tutaj działało. Słuchajcie, słyszycie mnie i go jednocześnie. Zaczynamy zaczynać. To otwieraj go, wiecie, tak, żeby było UFO, to wtedy nadaje. Teraz tak, to tutaj musi być złożone. To wiesz, życzę. Wiem, wiem, jesteśmy tutaj już praktycznie na linii, na fonii, ale jeszcze się przygotowujemy, tutaj kolega czeka, w każdym bądź razie z bardzo niewielkim opóźnieniem, jeżeli nas będzie właśnie słychać i widać, to chcemy Was powitać serdecznie na kolejnej edycji programu Wylatowe RTV. Witam w imieniu Forum Nowej Cywilizacji i wszystkich osób i organizacji, które tutaj nas mniej lub bardziej indywidualnie wspierają. Kolejny dzień za nami. Zacznę od tych informacji może niezbyt optymistycznych. Ciągle nie ma piktogramów w Wylatowie. Natomiast cały czas ludzie i badacze zjeżdżają się do młynów, gdzie, jak wiecie, jest już ponad 120 kręgów zbożowych. To, co dzieje się w młynach, na pewno będzie Was również i dzisiaj interesowało. Po raz kolejny byłem tam z kamerą, sfilmowałem zupełnie nowe znaki zbożu, te, których wcześniej w tych naszych programach nie widzieliście. Przyjechał tam też Waldemar Czarnecki, który wczoraj był gościem w studio. Przyjechał też Stefan Zacherdobaj, że tak powiem, mieszkańcy obecnie Niemiec. I wielcy fanowie naszego Wylatowa, naszych spraw piktogramów i tak dalej, i tak dalej. Jak zawsze na początku dziękuję wszystkim tym, którzy nam pomogli, a więc firmy, które wspierają naszą akcję. Tutaj sobie możemy pozwolić na taką właśnie reklamę. Zacznę od firmy Fenzy, potem AlarmTech oraz Aper, wreszcie firma Pronet z Leszna, firma Wawer i Waldemar Wawer jako jej właściciel i szef. Bardzo dużo też osób indywidualnych. Dziękuję Lukowi Sytemu, Leszkowi Cebulskiemu i jeszcze wielu instytucjom. Zapomniałbym, a nie powinienem, o PKP Telekomunikacja, która dam znakomitą te łącza internetowe 2 megabity na sekundę światłowodami kolejowymi. No i pozdrawiam oczywiście Marcina Kaczmarka McKay, bo wiem, że ma czekać tutaj i słuchać nas. Był w Warszawie gdzieś tam na nagraniu telewizyjnym, w tej chwili już jest z nami. Podciągnął nam na swoim serwerze stronkę tutaj z Waldkiem Wawerem na tyle, że może Was już wchodzić jednocześnie ponad 100 osób. Mam nadzieję, że jak i będzie więcej chętnych na ten moment, na ten ułamek sekundy, też ten system będzie do tego zdolny. Szykujemy jeszcze, chcę Wam powiedzieć, dobre, ważne rzeczy. Myślę, że od poniedziałku najpóźniej będziemy archiwizować audycje, nagrania, wypowiedzi. Przyjechał Rafał Nowicki, właśnie mu macham, który tutaj bardzo często bywa, też przywiózł komputer do naszego tutaj studia. Słuchajcie, co na dzisiaj? Dzisiaj będą dwa podstawowe punkty programu. Teraz widzicie namioty, które tu są rozbite właśnie w bazie, czy na placu przed bazą, przed domem pana Szpuleckiego, widok na szosę, na dość duże zachmurzenie, ale było dzisiaj naprawdę po południu już ciepło i kąpało się tutaj dużo osób. Za chwileczkę przełączymy się na, to będzie pierwsza część programu, to będą tematy związane z młynami. Pokażę Wam to, co robiliśmy tam razem ze Stefanem i z Waldkiem. To będzie oczywiście nagranie całkowicie, no jak to się mówi, no bez retuszu, bez montażu, na żywo. Tak jak ta kamera tam czasami polatała gdzieś tam, tak ją niestety zobaczycie, ale liczy się to, co tam najcenniejsze, a więc widok z bliska tych nowych piktogramów szczególnie. Mówię tutaj o tym motylku, jak go nazywają, próba analizy tych przypaleń, które tam Waldek Czarnecki znalazł. Potem oczywiście tutaj będzie też nasz młody kolega, który zajmuje się biologią, którego poprosimy o komentarz do tego. Zresztą będzie z nami oglądał tutaj w studio to i spróbujemy parę zdań od niego. No i oczywiście przelot samolotu. Planujemy, aby to zrobić w ramach nawet tego godzinnego programu, póki
jest widno, bo później może być już, jak mówi nasz Wdowikowski Michał, troszeczkę za ciemno i też chmury mogą nam nie sprzyjać. W takim razie na moment tracicie mnie z wizji. Tutaj panowie wystarczy tylko, że przełączą kabel wizyjny, kabel audio zostaje cały czas bez zmian i będziemy mogli tutaj na playerze odtworzyć ten materiał. Michał też już jest koło mnie, albo w międzyczasie, jak koledzy powiedzą, że są gotowi, zapytam, jak wygląda sprawa z samolotem, czy jesteś gotowy? Ja jestem 100% gotowy, żeby teraz polecieć, tylko trzeba przełączyć na to, żeby był widok z kamery. W każdym bądź razie na ten moment przystąpimy do tej akcji, której mówisz, zobaczymy tutaj, czy ten system nam po prostu zadziała. W każdym bądź razie mieliśmy wcześniej tą wizję, teraz na ten moment nie widzimy na razie obrazu. Zaraz sprawdzimy, czy tutaj wszystko będzie działało, powinno działać. Na ten moment powinien załączyć się obraz. Jeszcze chwileczkę zapuszczam play. Mam nadzieję, że tam koledzy w studio na monitorach kontrolnych to widzą. Jeżeli widzą, to zaraz nam potwierdzą. Powinno być słychać nawet tutaj szum zboża. Dobrze, ja będę to komentował i po troszeczku też będziecie mogli razem z nami oglądać i podsłuchać te komentarze. To jest dzisiaj. Piękna pogoda, już słoneczko. Jeżeli nie, to jest coś takiego, że naprawdę to nie... Próbujemy poszukać tych właśnie miejsc, gdzie jest tak zwane przypalenia. O tym pisał w czasopiśmie niemieckim Waldek Czarnecki. Jesteśmy w młynach. Popatrz, czy się to zobaczy, jak się mieści, także. Teraz jak pokazał. W tym momencie jest to pokazane, oczywiście mówię, jest bez montażu, więc nie za każdym fragmentem jest to, co trzeba, ale przez moment ten palec wskazywał na to, o jakie przypalenia chodzi. Tutaj dyskusja jest prosta, zaraz tu kolega specjalista się biologii powie, czy to jest po prostu efekt biologiczny, na przykład jakieś grzyby, jakieś naturalne zjawiska, gnicia, tego typu ciemno. Jeszcze raz pokazuję. No, żeby oprócz mnie jeszcze ktoś też patrzył, to nie jest to. Nie widzisz, i to jest, zawsze jakoś albo od boku, albo przynajmniej od środka tego. Nie znajdziesz tego z niczym. Z strony tutaj, znaczy ja nie znalazłem, ale ja mówię, ja nie znalazłem, ja szukałem, zrobiłem tę robotę, żeby sam siebie przekonać, a teraz... Tych przypaleń nie ma za dużo, to są pojedyncze przypadki, dlatego tak bardziej ja jednak skłonny jestem do takiej opcji, że to jest jakaś biologiczna cecha tego, no ale no, za mało danych, żeby to stwierdzić. Co byś ty o tym powiedział? Właśnie o to chodzi, że jest za mało danych. Gdyby była na przykład połowa na obrzeżach zboża była przypalona, wtedy by można było coś spekulować. W tej chwili naprawdę trudno jest powiedzieć cokolwiek. To teoretycznie mogą być przypalenia, ale podejrzewam, że w praktyce prędzej to może być na przykład efekt działania grzybów, tym bardziej, że ja podobne ślady znajdowałem także na zbożu leżącym, także na zbożu zupełnie innych pól, także w zeszłym roku na piktogramie na polu Filipczaka, ale nie tylko na piktogramie, ale także w zbożu wokół piktogramu z innych pól. Powiedzmy z tego kręgu jeszcze, żeby coś znaleźć. Jeszcze raz widzimy to tak zwane przypalenie, albo też po prostu jakaś naturalna forma gnicia. Nie tylko od środka kręgu, a przynajmniej trochę z boku. Jeszcze, no tak naprawdę, ponieważ to jest bardzo mało, to jest poniżej 1% chyba źdźbeł, to bez badań tego się nie da stwierdzić. Ale również przychylałbym się do tego, że to mogą być jakieś grzyby, na przykład. Teraz na moment jeszcze raz oglądamy do kamery tego typu właśnie, nazwijmy to, umownie przypalenie. Tutaj mówi o wypaleniu nasz kolega. Ja te były dwa obok siebie. Jak Janek Szymański przyjedzie, będzie można. Tutaj poruszamy się nadal. To są te piktogramy, które powstały już 3, a nawet 4 tygodnie temu, więc wiele z nich, tych kół, tych znaków zbożu jest już no, nie tylko, że nadwątlonych poprzez ludzkie deptanie, wycieczki, ale też w naturalny sposób zboże próbuje rosnąć, podnosić się do góry. Wtedy to jeszcze było zielone łodygi, więc teraz one troszeczkę popracowały nad sobą. No i